zobaczyliśmy po raz pierwszy ten mural. Co pan myśli, kiedy pan widzi tutaj tę uśmiechniętą Anię, te dzieciaki po prostu jeszcze malutkie takie? No na pewno jestem wzruszony, jestem dumny też, że artyści stworzyli takie piękne dzieło, bo ten mural naprawdę jest piękny. No, jest tu cała moja rodzina, jest ten mural, znajduje się na Liceum Ogólnokształcącym numer 9, do którego, co prawda nie w tym budynku, ale uczęszczała Ania, a później moja córka Oliwia. Obydwie skończyły tą szkołę, więc no, naprawdę ogromne wzruszenie i ogromna duma. Jutro pierwszy taki publiczny pokaz filmu Ania. Tak sobie myślę, że brawa będą nie milkły tam. Przepraszam? To... Że brawa nie będą tam milkły po prostu, bo myślę, że ludzie będą i wzruszeni, i zachwyceni. Pan widział ten film, więc może pan też już jakoś tak ocenić, być może nie obiektywnie, ale jednak jakąś tam ocenę pan już ma. No rzeczywiście moja ocena jest subiektywna, natomiast obraz jest naprawdę piękny, wzruszający, ale też i taki pogodny. Naprawdę możemy śmiało powiedzieć, że na te półtorej godziny Ania wraca do nas i możemy ją zobaczyć w tych takich momentach zawodowych, momentach rodzinnych, uśmiechniętą, wesołą, roześmianą, smutną, więc naprawdę obraz jest wzruszający na pewno, ale też ma taki bagaż, taki duży bagaż pozytywnych emocji i nie chcemy tylko, żeby widz płakał, ale też, żeby się uśmiechał, widząc ponownie Anię, słysząc ją. A czego pan najbardziej brakuje przez te lata, kiedy jej nie ma? To już 15 lat jest. Wie pani, to jest trudne pytanie. Wiem. Ale jak miał powiedzieć tak wkrótce, to na pewno chyba wspólnego uśmiechu. No myślę, tak, tego, co nas łączyło, mieliśmy podobne poczucie humoru i uwielbialiśmy się razem śmiać. A proszę powiedzieć, bo były jakieś tam kontrowersje w sprawie tego filmu, że no nie wiem, że może niepotrzebnie wystawiacie tutaj swoją prywatność. Co by pan powiedział ludziom, którzy coś takiego twierdzą? Ja myślę, że to była duża potrzeba nakręcenia tego filmu. My przez wiele lat jakby nie byliśmy gotowi na to, żeby ten film powstał, natomiast czas leczy rany. Mieliśmy bardzo dużą ilość prywatnych materiałów i chcieliśmy się z tym podzielić z fanami, z widzami, z ludźmi, którzy kochali Anię, z rodziną, a dla nas to też jest olbrzymia pamiątka, bo ten film naprawdę jest piękny i zawsze możemy sobie do niego wrócić, bo tak jak powiedziałem, na ten krótki czas Ania naprawdę wraca do nas. Też był wcześniej taki projekt filmu, serialu o Ani, prawda? Takiego serialu fabularnego, czy może filmu, ale on nie doszedł do skutku. Prawdopodobnie z powodu waszych takich, no jeszcze nie byliście na to gotowi, tak jak pan powiedział. Czy teraz na przykład bylibyście gotowi na taką produkcję na przykład? Tak, zgadza się, był pomysł nakręcenia filmu fabularnego. Rzeczywiście wtedy jakoś nie do końca byliśmy przekonani i nie zdecydowaliśmy się na ten projekt, natomiast być może w przyszłości powstanie jakiś film fabularny, no ale w tej chwili powstaje piękny dokument, który myślę, że na jakiś czas wyczerpie ten temat.